Ten wykład oglądasz jedynie dzięki finansowemu wsparciu widzów. Tłumaczenie: Hanna Gerlach, czyta Samuel Bukowski. Sprawiedliwość z wiary. Odcinek siódmy Praktyczna wiara. Witam ponownie. Modlę się, aby przez te prezentacje Bóg dał Ci odpowiedzi, których potrzebujesz. Wielu z nas stresuje się swoim zbawieniem. Widzimy, że ten świat szybko wkracza w czas strasznego ucisku i wiemy, że musimy być gotowi na przyjście Jezusa, ale nie wiemy jak być gotowi. I to był mój problem przez wiele lat. Spędziłem kilka lat na najbardziej liberalnym sposobie życia, przyjmując łaskę Bożą za pewnik, a kilka lat na legalistycznym sposobie, próbując zbawić się własnymi dobrymi uczynkami. Nigdy nie mogłem odnaleźć znaczenia wiary i uczynków w moim życiu. Nie mogłem ich zbalansować. Zawsze wydawało mi się, że albo wiara, albo uczynki. Nigdy nie powiedziano mi, że uczynki przychodzą do mnie przez wiarę, że to Bóg musi dokonywać tych dzieł i że to dzięki wierze Boże dzieła staną się praktyczną rzeczywistością w moim życiu. Teraz muszę to powiedzieć tym, którzy muszą to usłyszeć. To co studiujemy nie eliminuje ludzkiego wysiłku. Widzicie, kiedy mówimy o tym, że Bóg wykonuje wszystkie dzieła za nas, niektórzy z nas mogą wpaść w niebezpieczeństwo myślenia: "Och, to świetnie, więc nie muszę nic robić". Cóż, w pewnym sensie tak, a w pewnym nie. W pewnym sensie nie, bo to Bóg musi wykonywać wszystkie dzieła, ale w innym sensie to Ty jesteś odpowiedzialny za wszystko. Kiedy mówimy o ludzkim wysiłku, musimy zdać sobie sprawę, że dysponujemy dwoma rodzajami mocy. Pierwszą z nich jest siła fizyczna. Ta moc naturalnie znajduje się w naszych ciałach. Jest to energia, którą uzyskujemy z jedzenia, które spożywamy. Każde działanie wymaga siły fizycznej, wymaga ludzkiego wysiłku. Kiedy Bóg działa w nas, aby czynić Jego dobre uczynki, naturalna siła fizyczna, którą Bóg dał każdemu z nas, jest wzywana do działania. Wiele razy, zwłaszcza w podstawowych sytuacjach życiowych, Bóg nie musi wkładać własnej siły, aby wypełnić swoją wolę w nas. Używa tego, co już jest w nas. Drugą mocą w każdym z nas jest moc woli. I to jest właśnie ta część, od której wszystko zależy. Ponieważ to dzięki ludzkiej woli Bóg ma dostęp do reszty naszego życia. Jest ona jak drzwi albo brama, przez którą wszystkie dzieła Boga mogą wejść do naszej rzeczywistości. Musimy dać Bogu pozwolenie na jego działanie w nas, abyśmy chcieli i czynili według jego upodobania. Ale nie dajemy Bogu pozwolenia po prostu siedząc i mówiąc Amen, proszę, zrób to. Musimy rozpoznać, jaka jest wola Boża, a następnie skierować umysł i ciało w tym kierunku, wierząc, że Bóg wypełni swoje słowo i sam dokona dzieła. Na przykład Biblia opowiada historię paralityka leżącego obok sadzawki Bethesda. On nie mógł chodzić. Jezus powiedział mu: Wstań, podnieś swoje łoże i chodź. Paralityk uwierzył w te słowa. Uwierzył, że to się stanie, jeśli dokona wyboru, aby wstać. Więc dokonał tego wyboru. Poprzez jego wolę wiadomość została wysłana do jego układu nerwowego, aby uruchomić mięśnie i więzadła niezbędne do wstania. W tym samym momencie, w którym ciało otrzymało te instrukcje od mózgu, życie i moc Boga, które były w jego słowie, napłynęły do ciała paralityka i wstał, całkowicie uzdrowiony ze swojej choroby. Czy widzisz, że to było coś więcej niż tylko wybór? To była wola, która przełożyła się na podjęcie czynności. Bez tej wiadomości pochodzącej od mózgu, która jest wynikiem działania woli, nic się nie wydarzy. Tak więc sam Bóg może chcieć i pragnąć zrobić tak wiele, jak tylko zechce, ale jeśli nie ma wiadomości od ludzkiej woli do ciała, to nie ma działania. Teraz możemy pomyśleć, że jeśli wymaga to działania mojej woli, wówczas czy to nie ja wykonuję te dzieła? Dla niektórych może to być nazbyt szczegółowe. Ale wiem, że dla innych jest to konieczne, abyśmy zajęli się tymi sprawami. Pamiętajmy, że w liście do Filipian 2, 12 i 13 czytamy, że Bóg sprawuje w nas zarówno chcenie, jak i wykonanie. On również czyni w nas chcenie, On kieruje wolą. Jednak, jak Ellen White opisuje w kilku miejscach, musimy być chętni, aby być uczynieni chętnymi. Innymi słowy, nawet na działanie woli Bożej w nas. Ale musimy nieustannie dawać Mu pozwolenie nieustannie mówić: Panie, nie mogę zrobić niczego dobrze, potrzebuję, abyś Ty to zrobił. Czy możesz, proszę, uczynić we mnie to, co jest słuszne, dokonywać właściwych wyborów i czynić właściwie, nieustannie poddając się Jego woli i działaniom w nas? On oczekuje, że zdecydujemy się czynić to, co słuszne, nie w sensie, że ja chcę robić to, co jest właściwe, ale będę czynić to, co słuszne. Tak więc czy poddanie się woli Boga wymaga wysiłku, aby mógł On działać w nas? Jak najbardziej. Ogromnego wysiłku, większego niż cokolwiek innego. Spójrzmy na Chrystusa w Getsemane, jak z trudem poddawał się woli swojego Ojca. Wiele cytatów Ellen White podkreśla znaczenie ludzkiego wysiłku i współpracy człowieka z Bogiem, jednak wiele osób jest zdezorientowanych, myśląc, że mówi ona o nas samych wykonujących uczynki. I niekoniecznie łatwo jest wyartykułować wyjaśnienie tego, o czym ona mówi. Próbowałem tylko pokazać, że tak istnieje wysiłek, który musi pochodzić ze strony człowieka, tak jak Ellen White pisze w Dziejach Apostolskich na stronie 242, rozdziale 45. Sprzeciw wobec pokus musi wyjść od człowieka, tak jak w przypadku paralityka musi być nie tylko chęć bycia gotowym, ale także chęć do podjęcia działania. Kiedy jesteśmy kuszeni do zrobienia czegoś złego, musimy powiedzieć nie, nie zrobię tego. I musi być świadomy impuls do działania i impuls do sprzeciwu, a wtedy Bóg może wkroczyć ze swoją nieskończoną mocą i pracować w nas nad zwycięstwem. Być może później w innym studium będziemy mogli poświęcić temu punktowi nieco więcej czasu. Przeczytajmy teraz jedną z wypowiedzi Ellen White, która pomoże nam zrozumieć jej słowa dotyczące naszych własnych uczynków. Cytat ten pochodzi z książki Wiara i Uczynki, rozdziału 12, strony 99. Ten, kto próbuje osiągnąć niebo przez swe własne uczynki, przez przestrzeganie prawa, próbuje czegoś niemożliwego. Człowiek nie może być zbawiony bez posłuszeństwa, lecz jego uczynki nie powinny wypływać z niego samego. Chrystus powinien sprawiać w nim chcenie i wykonanie według swego upodobania. Jeśli człowiek mógłby zbawić samego siebie przez swe własne uczynki, mógłby mieć w sobie coś, czym mógłby się radować. Wysiłek, który człowiek czyni o swojej własnej sile, by uzyskać zbawienie, zilustrowany jest przez ofiarę Kaina. Wszystko, czego człowiek może dokonać bez Chrystusa, jest zanieczyszczone samolubstwem i grzechem, lecz to, co jest dokonane przez wiarę, jest możliwe do przyjęcia przez Boga. Czy widzisz, że Ellen White mówi dokładnie to, czego się uczyliśmy? Musimy zachować posłuszeństwo w naszym życiu, ale nie nasze własne. Dobre uczynki muszą pochodzić od Boga. Wszystkie nasze własne uczynki są jak ofiara kaina bezużyteczne. Ale to, co jest uczynione przez wiarę, jest przyjęte. To jest sprawiedliwość, właściwe postępowanie przez wiarę. I tak, nasze ludzkie zdolności, nasze ludzkie moce mają swoje miejsce, ale to Bóg ma ich używać. Jeśli On daje nam siłę, to dlatego, że chce jej użyć, tak samo jak z naszymi talentami, pieniędzmi, czasem i tym podobne, a nawet życiem. Oddał swoje życie, aby mógł żyć swoją wolą w nas. Przejdźmy teraz do dalszego studium i zobaczmy, jak możemy wykorzystać to, czego już się nauczyliśmy o wierze i uczynkach. Chciałbym ponownie przeczytać list do Rzymian 10.1-3 i ponownie zastąpić słowo sprawiedliwość słowem prawe postępowanie. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając prawego postępowania, które pochodzi od Boga, a własne prawe postępowanie usiłując ustanowić, nie podporządkowali się prawemu postępowaniu Bożemu. Ten ostatni wers naprawdę wyjaśnia pewne rzeczy, prawda? Większość mojego życia spędziłem próbując ustanowić moje własne prawo, myśląc, że dzięki wielu ćwiczeniom, próbom i staraniom, oraz dzięki mocy Boga, mogę usunąć grzech z mojego życia i pokazać się przed nim świętym i nieskazitelnym. Ale to nigdy nie zadziałało. Przyznaję, że w niektórych rzeczach wydawało mi się, że radzę sobie całkiem nieźle, ale używałem tych zewnętrznych dobrych uczynków jako piedestału, na którym stałem, osądzając i potępiając innych wokół mnie. Byłem ignorantem w kwestii prawego postępowania Boga. To tak, jakby On stał tam przez całe moje życie i obserwował moje porażki, czekając, aż przyznam, że nie mogę tego zrobić i pozwolę Jemu to zrobić. Czy zauważyłeś słowa nie podporządkowali się w wersecie trzecim listu do Rzymian 10? Nie podporządkowali się prawemu postępowaniu Boga. To bardzo ważne. Słownik Oxford definiuje słowo podporządkowanie jako. Działanie polegające na akceptacji lub poddaniu się sile wyższej czy też woli lub autorytetowi drugiej osoby. Pamiętajmy o tej definicji rozważając dwa następne wersety Rzymian 6, 12 i 13. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Słowo pozwolić jest synonimem słów poddać się oraz ulec. Werset dwunasty mówi, nie pozwól, by grzech cię kontrolował. Oznacza to, że grzech przychodzi do nas z autorytetem i siłą. Werset trzynasty mówi, nie poddawajcie waszych członków jako oręża nieprawości. Niesprawiedliwość to oczywiście wszystko, co nie jest dziełem Bożym, ponieważ wszystkie dzieła Boże są sprawiedliwością, a wszystko inne nią nie jest. Ale oddawajcie się jako słudzy Bogu, jako instrumenty prawego postępowania Boga. Czy widzisz coś tutaj? Znajdujemy się między dwoma autorytetami, które mają władzę. I to do nas samych należy wybór, którą władzę chcemy wybrać do kontroli nad naszym życiem. Rzymian 6,19 Po ludzku mówię: przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki Wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Ten werset mówi, że w ten sam sposób, w jaki pozwoliliśmy grzechowi kontrolować nasze życie, możemy pozwolić Bogu kontrolować nasze życie. Wszystko zależy od jednej rzeczy, wyborów, których dokonujemy. Znamy ten stary przykład: Diabeł siedzi na jednym ramieniu, a Anioł na drugim. Diabeł szepcze do ucha: Zróbmy to, a Anioł szepcze do drugiego ucha: Nie, nie róbmy tego, to zły pomysł, będziesz tego żałował. A człowiek po prostu dokonuje wyboru, którego z nich posłuchać. Dotąd mamy problem. Ten głos, który zachęca nas do grzechu, przychodzi z silnym impulsem do zgrzeszenia. Czujemy, jak jego moc ciągnie nas do zrobienia tego, co chce, a my jesteśmy tak bardzo słabi, i nim się zorientujemy, popełniliśmy grzech, a patrząc wstecz, żałujemy, że nie dokonaliśmy innego wyboru. Ale w tamtym momencie tak trudno było nam dokonać właściwego wyboru. Można było dosłownie poczuć pociąg tej pokusy. Można było poczuć jej siłę. Ale właśnie teraz Bóg pomaga nam to zrozumieć. Tak jak pokusa do grzechu przyszła do nas z mocą, tak przekonanie do czynienia dobra, które pochodzi ze Słowa Bożego, również przychodzi do nas z mocą. Ten werset w Księdze Amosa wskazuje nam, jaką moc może wnieść w nasze życie prawe postępowanie Boga. Amosa 5:24. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Prawe postępowanie Boga przyjdzie do naszego życia jak potężny strumień. W liście do Rzymian 5.20 czytamy, że tam, gdzie obfituje grzech, o wiele bardziej obfituje łaska Boża. Prawe postępowanie Boga jest o wiele potężniejsze niż grzech. Ale słowo pozwolić jest słowem kluczowym. Ustąp, poddaj się. Te słowa mówią nam, że prawe postępowanie Boga, które znajduje się w Jego słowie, tylko czeka, aby wypełnić nasze życie swoją doskonałością. To niesamowita wiadomość. Bóg tylko czeka, aż otworzymy drzwi naszych serc, a On wejdzie i zmyje cały grzech z naszego życia. Jeśli dokonamy wyboru, aby Bóg i Jego prawe postępowanie panowały w naszym życiu, jeśli powiemy amen na Jego słowo i naprawdę będziemy to mieli na myśli, wtedy On wypełni nasze życie swoim własnym życiem. Poświęćmy więc jeszcze trochę czasu na temat wiary i tego, w jaki sposób może ona przynieść nam realność Bożego życia. Na początek przeczytajmy fragment z Review and Herald z 18 października 1898 roku. Jest to cytat Ellen White. Wiedza o tym, co pismo święte ma na myśli, gdy wzywa nas do praktykowania wiary, jest ważniejsza niż jakakolwiek inna wiedza, którą można zdobyć. Doświadczamy wielu trudności i smutku z powodu naszej niewiary i ignorancji co do tego, jak praktykować wiarę. Musimy przebić się przez chmury niedowiarstwa. Nie możemy mieć zdrowego chrześcijańskiego doświadczenia, nie możemy być posłuszni ewangelii prowadzącej do zbawienia, dopóki nauka o wierze nie zostanie lepiej zrozumiana i dopóki nie zaczniemy jej praktykować. To jest tak bardzo prawdziwe. Ponieważ nie zrozumieliśmy wiary prawidłowo, nie skorzystaliśmy z tego, co wiara może naprawdę wnieść do naszego życia. Oczywiście Bóg pracował z nami tam, gdzie byliśmy w naszym zrozumieniu i nigdy nas nie opuścił, ale teraz On pogłębia nasze zrozumienie, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. Chciałbym teraz, abyśmy ponownie rozważyli historię paralityka w Betsaidzie. Przeczytajmy Ewangelię Jana 5, do 9 A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę, a kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: Chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: Wstań weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie wziął swoje posłanie i chodził a tego dnia był szabat. Czy widziałeś jak to działa? Jezus powiedział: Wstań, weź swoje łoże i chodź. I natychmiast ten człowiek został uzdrowiony. Podniósł się z łóżka i zaczął chodzić. Ten paralityk wierzył, że słowo Chrystusa jest prawdziwe że może wstać i chodzić że to się samo wypełni. Więc po prostu powiedział sobie: Mogę wstać, więc wstanę. I tak się stało. Bardzo cenię sobie komentarz do tej historii w książce Droga do Chrystusa. Droga do Chrystusa, rozdział szósty wiara i przyjęcie. Wróćmy do historii paralityka z nadsadzawki Betesda. Od 38 lat leżał bezwładny w cierpieniu i bezsilności. Zbawiciel powiedział do niego: Wstań, weź swoje łoże i chodź. Ów chory mógłby powiedzieć, Panie, jeśli mnie uzdrowisz, usłucham Twojego słowa. Ale nie, On uwierzył słowom Chrystusa. Uwierzył, że został już uzdrowiony i natychmiast powstał ze swojego łoża. Chciał chodzić i chodził na własnych nogach. Usłuchał rozkazu Chrystusa, a Bóg dał mu siły. Paralityk został uzdrowiony. Posłuchajcie teraz tego, co Ellen White pisze w następnym akapicie. Jesteśmy takimi samymi grzesznikami. Nie potrafimy wyrazić prawdziwego żalu za dawne grzechy, ani zmienić serca, lub stać się świętymi. Ale Bóg przyrzeka uczynić to wszystko dla nas przez Chrystusa. Uwierz tej obietnicy, wyznaj swoje grzechy i oddaj się Bogu, zdecyduj się służyć Mu, a gdy tylko to uczynimy, Bóg spełni swoje słowo wobec nas. Jeśli wierzymy obietnicy, uwierzymy, że stało się to faktem dokonanym dzięki Bogu, wtedy Jezus uzdrowi nas tak, jak uleczył paralityka.

Pamiętaj ostatnią część. Wiara nie ma nic wspólnego z uczuciami. Nigdy, przenigdy nie polegaj na swoich uczuciach. Możesz polegać tylko na Bogu i Jego obietnicach. I czasami będziesz czuł się zupełnie inaczej do tego, co one mówią, ale jak mówi Alonzo Jones, to jak się czujesz, to nie twoja sprawa. Naszą sprawą jest Słowo Boże i nie ma znaczenia, jak się czujesz. Jeśli tak jest napisane, to taka jest prawda. Czy dostrzegłeś w tym stwierdzeniu coś naprawdę cennego i prostego? Jeśli wierzysz w obietnicę i nie ma znaczenia, jaka to jest obietnica, wszystko w Słowie Bożym, Bóg to dostarczy. To się stanie, jeśli w to uwierzysz. Przeczytajmy pierwszy list Jana 5, 14 i 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Wola Boża jest wyrażona w Jego Słowie, więc kiedy się modlimy zgodnie z Jego wolą, zgodnie z tym, co jest napisane w Jego Słowie i domagamy się tych cennych obietnic, to oczywiście otrzymamy odpowiedź na naszą modlitwę, ponieważ Jego Słowo musi zrobić to, co mówi. Możemy podnieść słowo Boże przed nim, położyć palec na tekście i powiedzieć, Boże, Ty powiedziałeś i wierzę, że ta obietnica wyszła z Twoich ust i musi się spełnić. Przyjaciele, kiedy to robimy, Bóg uśmiecha się i mówi, Oczywiście, że zrobię to dla Ciebie. Teraz musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Czytaliśmy słowa takie jak pozwolić, ulec, poddać się i wierzyć. Oczywiście jeśli nie uwierzysz, nie pozwolisz, prawda? Ponieważ jeśli mu nie zaufasz, nie pozwolisz mu tego zrobić. Jeśli nie wierzysz Słowu, nie pozwolisz mu działać. I tak oto jesteśmy zmuszeni dojść do jednoznacznego wniosku. Słowo Boże będzie działać, ale musimy w nie wierzyć, ufać Mu i pozwolić Mu działać. Kiedy Bóg stworzył świat na początku, nie powiedział jedynie bądź światłością. Nie. Nasz Bóg jest Bogiem subtelnym, jest Bogiem uprzejmym. Nie narzuca nam swojej woli ani swoich dróg. Szanuje wolność wyboru, którą nam dał. Nawet do tej ziemi, która była bez formy i pusta, powiedział: Pozwól. On pyta o zgodę wszystkie swoje stworzenia. Wydaje się to dziwne, ale mówi to nam coś o Bogu. Jego słowo będzie działać, ale On pozostawia decyzję nam, czy chcemy, aby działało dla nas, czy nie. Oczywiście to słowo nigdy nie wróci do Niego bez wykonania tego, co mówi. Będzie działało, ale nie będzie działało w Twoim życiu. Ktoś skorzysta z tej obietnicy i doświadczy jej mocy i wypełnienia, ale to możesz nie być Ty, jeśli z niej nie skorzystasz i nie będziesz żył każdą chwilą w zależności od tego, czy zostanie ona spełniona w Twoim życiu. Znajdujemy bardzo prostą, ale potężną demonstrację tej prawdy w opisie arki przymierza w starożytnej świątyni Izraela. Przeczytaj uważnie polecenia, jakie Bóg dał Mojżeszowi w Księdze Wyjścia 25, 10 do 14. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi, dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. I teraz zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I teraz włożysz drążki do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. Arka przymierza reprezentowała obecność Boga. Była symbolem Jego własnego tronu w niebie. Ale czy wiedziałeś, jak ta arka była zbudowana? Co znajdowało się na jej rogach? Na każdym z rogów znajdował się pierścień, a przez ten pierścień przechodził pal, aby kapłani mogli ją nieść na swoich ramionach. Czego można się z tego nauczyć? Bóg nie mógł się ruszyć, jeśli nie ruszyli się ludzie. Oczywiście to wszystko jest tylko symboliczne, ale pomyśl o tym. Ta arka reprezentowała Jego obecność i to, że On będzie z nimi, dokądkolwiek pójdą, ale jeśli nie podniosą tej arki i nie będą jej nieść, Jego obecność nie pójdzie z nimi. Tak więc słowo będzie działać, ale zależy to od nas. Gdyby paralityk przysadzawce Bethesda po prostu powiedział: „O, oh, jakie piękne słowa! Wierzę w nie”, ale nie działał zgodnie z nimi, oczekując, że spełnią się za niego, to nigdy nie otrzymałby z tego żadnej korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, słowo to nie będzie dla nas działać, dopóki nie zrobimy czegoś, co nazywamy krokiem wiary. Na przykład, całkowicie symboliczny przykład. Słowo Boże przychodzi do Ciebie i mówi idź naprzód, więc idziesz naprzód. Kiedy idziesz, dochodzisz do ogromnej przepaści między tobą a drugą stroną, i wszystkim twoim odczuciom wydaje się, że jeśli pójdziesz naprzód tak, jak powiedział Bóg, to spadniesz z klifu i umrzesz. Ale Słowo Boże przychodzi ponownie: idź naprzód. Teraz, jeśli naprawdę ufasz temu Słowu, postawisz nogę naprzód, polegając na tym, że Bóg wypełni swoje Słowo. I kiedy stawiasz stopę i opuszczasz ją, czujesz, że pod tobą jest solidny grunt, mimo że przed chwilą widziałeś tylko czarną przepaść. Robisz następny krok i następny, aż przechodzisz na drugą stronę. Teraz, gdybyś nie zrobił tego kroku wiary, w którym nawet twoje zmysły podpowiadały ci, że jesteś szalony, to czy kiedykolwiek doświadczyłbyś spełnienia tego słowa? Izraelici doszli do Morza Czerwonego i zobaczyli, że nie ma drogi prowadzącej na drugą stronę. Mojżesz zawołał więc do Boga w ich imieniu, a Bóg rozstąpił Morze Czerwone. Czy mieli oni wiarę, czy nie? Nie. Potrzebowali zobaczyć, jak Bóg działa, zanim postanowili ruszyć. I często tak właśnie jest z nami. Bóg będzie dokonywał niesamowitych rzeczy tuż przed naszymi oczami, abyśmy nauczyli się, że możemy Mu ufać. Ale w miarę jak nasza wiara będzie wzrastać, nie będziemy musieli szukać dowodów na to, że Jego słowo się wypełni, zanim zaczniemy działać, ale ów krok wiary sam w sobie przyniesie dowód. Po 40 latach wędrówki po pustyni, kolejne pokolenie Izraelitów przybyło nad rzekę Jordan, ale tym razem mieli wiarę. Nie czekali, aż wody się rozstąpią, zanim się przeprawili, ale zwrócili twarze ku przeciwległemu brzegowi, włożyli stopy do wody i zaczęli iść. Wierzyli, że Bóg zrobi to, co powiedział, i tak się stało. Rzeka rozstąpiła się, a oni przeszli przez nią po suchym lądzie. To jest wiara. Obietnice Boże są gwarantowane tym, którzy będą na nich polegać i działać w oczekiwaniu na nie. Ale jeśli tego nie zrobimy, to one dla nas nie zadziałają. Oto kolejny przykład ilustrujący te zagadnienia. W Księdze Jeremiasza 29:10 czytamy, że niewola Izraelitów w Babilonie zostanie ograniczona do 70 lat. Przeczytajmy Jeremiasza 29:10. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. 70 lat później Daniel, czytając Księgę Jeremiasza, Znajduje te obietnicę i zdaje sobie sprawę, że okres ten dobiega końca. Przeczytajmy o tym tutaj, Daniela 9, 2 i 3. W pierwszym roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na pana, boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Daniel zaczyna się modlić i pokutować nie tylko za swoje grzechy, ale także w imieniu narodu. Mówi Bogu, że żaden z ich uczynków nie jest wystarczająco dobry, ale Bóg jest sprawiedliwy we wszystkim, co czyni. Prosząc o przebaczenie i miłosierdzie, modli się jednocześnie o wypełnienie obietnicy. Przejdźmy teraz do wersetu dziewiętnastego i zobaczmy, co Daniel zrobił z tą obietnicą. Daniela 9,19 O Panie, usłysz... O, panie, odpuść. O, panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Daniel mówi: Panie, wysłuchaj i uczyń. Prosi Boga, aby zrobił to, co powiedział, że zrobi. Obietnica istniała, ale czekała, aż ktoś się o nią upomni. Kiedy więc Daniel zobaczył, że nadszedł czas, upomniał się o obietnicę i zażądał od Boga jej wypełnienia. Co by się stało, gdyby Daniel nigdy nie odmówił tej modlitwy? Być może, gdyby nikt inny nie znalazł obietnicy i nie upomniał się o nią, Izrael nigdy nie zostałby uwolniony z niewoli babilońskiej. Kiedy Izraelici przekroczyli Jordan, działali w zależności od Słowa Bożego. Wierzyli, że On dotrzyma swojej obietnicy. Ale kiedy po raz pierwszy zaczęli przekraczać Jordan, ich stopy zostały zamoczone. Można by pomyśleć hmm, może Bóg nie uczyni tego dla mnie? Przejdźmy do kolejnej historii. Tym razem chcemy przeczytać o Eliaszu i o deszczu. Izrael właśnie doświadczył ogromnej demonstracji mocy Boga, i byli oni przekonani, że tylko On zasługuje na ich uwielbienie. W księdze powtórzonego prawa 11, 13 do 15 Bóg powiedział: A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to on będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie jesienny i wiosenny a ty będziesz zbierał swoje zboże swój moszcz i swoją oliwę on też będzie dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła a ty będziesz jadł do syta ale po ich osiedleniu się w ziemi Kanaan, Izrael stopniowo przestał kochać Boga i przestał służyć mu całym sercem. Zapomnieli o nim i zaczęli oddawać cześć bożkom narodów, które ich otaczały, dlatego słowo Boże brzmiało następująco: Powtórzonego prawa 11, 16 i 17. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swojego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Przez trzy lata naród był pogrążony w suszy z powodu odstępstwa. Nie było zbiorów, większość bydła i owiec wymarła, a także wielu ludzi. Ale tego dnia, kiedy ich serca ponownie zwróciły się ku Bogu i ślubowali oddawać cześć tylko jemu, a nie żadnym innym bogom, Eliasz wierzył, że Bóg dotrzyma obietnicy, że jeśli ludzie okażą skruchę, to Bóg ponownie zaśle deszcz. Która to była obietnica? Można ją znaleźć w modlitwie króla Salomona podczas poświęcenia świątyni, którą wybudował. Pierwsza Królewska 8, 35 i 36. Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, to ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego, bo ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć. A potem spuścisz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie. Bóg zgodził się odpowiedzieć na modlitwę Salomona. Przejdźmy teraz do historii opisanej w pierwszej księdze królewskiej 18:41 do 44. Potem rzekł Eliasz do Achaba: "Podnieś się, jedz i pi, gdyż słychać szum ulewnego deszczu." Ahab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł, nuże, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to siedem razy. Za siódmym razem rzekł: Oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł: Idź i powiedz Ahabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Eliasz w pełni wierzył, że Bóg dotrzyma swojej obietnicy. Powiedział królowi, że nadchodzi deszcz, a następnie udał się na górę Karmel i zaczął się modlić. Sześć razy posyłał swego sługę, aby szukał znaku deszczu, ale go nie było. Pomodlił się po raz siódmy i wtedy nadszedł deszcz. Co by się stało, gdyby Eliasz przestał się modlić za szóstym razem? Cały naród by zginął. Wystarczył jeden człowiek z tylko jedną obietnicą, by ocalić cały naród. Nigdy nie lekceważ ważności swoich modlitw. Nigdy nie przyjmuj zapewnik, że jeśli inni modlą się o coś, to ty nie musisz. Nie. Być może jesteś jedyną osobą, która się modli, i możesz być jedyną osobą modlącą się z prawdziwą wiarą w żywe słowo. Nigdy nie przestawaj się modlić, dopóki nie zobaczysz spełnienia obietnicy. Wiele razy oczekujemy, że Bóg uczyni coś dla nas niezwłocznie, ale ponieważ nasza modlitwa nie zostaje wysłuchana od razu, wątpimy w Niego i myślimy, że Jego obietnice nie działają, lub myślimy, że On się o nas nie troszczy, lub że nas nie kocha. Nigdy że nigdy tak nie myśl: nie przestawaj się modlić, nie przestawaj czekać i idź naprzód. Kiedy nadejdzie właściwy czas, Bóg wypełni swoje słowo. Czasami, kiedy my chcemy wypełnienia obietnicy, nie jest to najlepszy czas, jednak Boży czas jest doskonały. On usłyszał Twoją modlitwę i odpowie na nią w perfekcyjnym czasie. I być może nie do końca tak, jakbyś tego oczekiwał, ale odpowie na to tak, jak uważa, że będzie dla ciebie najlepiej. Nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Czasami Bóg wystawia nas na próbę, aby sprawdzić, czy nadal będziemy mu ufać, nawet jeśli odpowiedź się opóźnia. On chce, abyśmy nauczyli się ufać mu przez cały czas, nawet jeśli nie widzimy wyjścia z ciemności w naszej sytuacji. On o tobie nie zapomniał, a kiedy nauczysz się tego, czego potrzebujesz się nauczyć, przekonasz się, że On jest tuż obok ciebie. Jednak w walce z pokusami i grzechem zdecydowanie mamy natychmiastową odpowiedź. Tak jak wtedy, gdy Piotr, który tonął wśród fal, wyciągnął rękę do Jezusa, wołając: Panie, ratuj mnie, ginę. Bóg natychmiast odpowie na taką modlitwę. Bóg chce zrobić coś więcej niż tylko zadbać o nasze codzienne potrzeby związane z jedzeniem i ubiorem. On chce dawać nam swoje doskonałe uczynki w każdej chwili dnia. Jego własną doskonałość, posłuszeństwo, zwycięstwo, wszystko czego potrzebujemy. Jeśli więc potrzebujesz być bardziej wytrwały w powoływaniu się na obietnicę lub bardziej cierpliwy w oczekiwaniu na jej spełnienie, po prostu proś Boga, aby wypracował w tobie wytrwałość lub cierpliwość. To będzie dla Niego przyjemność, by móc to dla Ciebie zrobić. Zanim przejdziemy do dalszej części niniejszej serii, pragnę przedstawić jeszcze jedną dodatkową prezentację, przeznaczoną przede wszystkim dla rodziców. Ale proszę, jeśli nie jesteś rodzicem, nie pomijaj jej, przechodząc do następnej, ale wysłuchaj uważnie także i tej, ponieważ jest to jedno z najwspanialszych objawień charakteru Boga, jakie kiedykolwiek widziałem, i stało się dla mnie ogromnym źródłem pocieszenia. Do zobaczenia.